10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Witam Was bardzo serdecznie, ja się nazywam Jakub Strasburger i dzisiaj weźmiemy udział w szalonym teleturnieju. Jesteśmy w specjalnym miejscu, które dla Was przygotowaliśmy, 140 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a zaraz rozpoczniemy teleturniej. Tylko chciałbym wiedzieć, czy Wy tam jesteście, dajcie mi trochę hałasu, podnieście rękę, krzyczcie do mikrofonu, przez chwilę dajcie znać, że jesteście na miejscu. Jak będzie wyglądał teleturniej? Jak prezentują się zasady? Bardzo proste. Będziecie odpowiadać na pytania. I za każde pytanie będziecie mogli utrzymać maksymalnie 1000 punktów. And now, it's time to start our today's show. Are you ready? Let's start it! Trzy, dwa, jeden, startujemy. Ile wedle tradycji powinno być potraw na polskim wigilijnym stole? 6, 8, 10 czy 12? 15 prawidłowych odpowiedzi. No i najszybciej odpowiedziała na pierwsze pytanie Karola. Zatem na czele po pierwszym pytaniu. Ok, another picture. From what movie is the picture below? A my przejdźmy do kolejnej konkurencji. I jest to konkurencja Jaka to melodia? Zatem poprosimy o pierwszy utwór muzyczny. O, już bardzo szybko odpowiedzi. 13, 14. I mamy koniec. 12 poprawnych odpowiedzi. Jest to Mamma Mia, oczywiście zespół ABBA. Now, as you can see, you have to arrange it in the correct order. Which is the oldest movie, which in the, is the youngest movie. A my przeszliśmy płynnie do kolejnej kategorii, prawda czy fałsz? Sopran to najniższy głos męski. Czy to jest prawda czy fałsz? True or false? I mamy 15 prawidłowych odpowiedzi. A kolejna konkurencja to koło fortuny. Kategoria to przysłowie. A my poprosimy o pierwszą spółgłoskę. Spółgłoska K trzy razy. Aż pojawia się w haśle. Poprosimy o kolejną spółgłoskę. Koniec. Zatem pokażmy, jakie było hasło. Jaki pan, taki kram. And today we've got special game for you, special TV show for you. Are you ready? Let's see the first question. What is the main thing on Swedish Christmas Eve? You've got 20 seconds. Blue, yellow or green. If you are Swedish, it shouldn't be a problem for you. And now we have to find out who just won this part of our tournament. Who is on the first place? JK! Congratulations, JK! Last time you was on fifth place and now you are on the first place, so you won just electric scooter. What? Seriously? JK, congratulations! Żegnamy się tak jak w familiadzie. Bardzo mi było przyjemnie spędzić z Wami te 1,5 godziny i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia!